Witajcie w nowym vlogu, ja dopiero wstałam. A zobaczcie, wczoraj było święto światła i jak tam światło rozświetliło, jaka piękna pogoda. Ja mam tu siatkę na oknie, nie zdjętą, to tak widać, ale... Wow! Cuda, panie, cuda! Cześć, cześć! Witajcie, moi kochani, w nowym vlogu. Ja tu wraz z kotem, bo bez kota... Dom bez kota to głupota, więc ja z kotem. Jak widzicie, światłość nam po Jule dopisała, po prostu słoneczko wyszło, jest przecudowny dzień, mamy piątek, czyli dla większości ostatni dzień pracy. Ja nie poszłam do szkoły, bo my szkołę mamy dzisiaj zamkniętą, więc mam dzień wolny, ale taki wolny. Wczoraj chyba poszłam przed 3 w nocy spać, bo trochę rytuały jeszcze, tego typu rzeczy, a przede wszystkim rozpisywałam jedną pełnię styczniową i nów i jeszcze załapałam jakiś flow na pytania, które będziemy sobie stawiać w styczniu na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny. Więc po prostu, pewnie pod Wieczorami z Wróżką macie link do tej grupy facebookowej, więc zawsze można się zadeklarować, członkostwo, że tak powiem, to jest, ono jest darmowe i tam robimy zawsze energetyczną zabawę i jest cudnie. Ja ubrałam się, trochę umalowałam i lecę na kawkę zrobić, kawkę, bo jeszcze ma przyjść listonosz z jakąś paczką. No i potem zobaczymy, co się będzie działo, tego ja nie wiem. Moimi planami w zasadzie jest trochę wychilloutowanie i posiedzenie w mentalu i porobienie różnych rzeczy właśnie takich rytualnych, w sensie rozpisania dla nas zajęć. Fajna nauczycielka. I co? Zapraszam do podnoszenia poziomu gwiazdkowości i oglądania. I kotek, kotek też zaprasza. Pokaż się ciociom. Pokaż się ciociom, mordko. Ty dupko puchata. Ty dupko puchata. Zapraszam. Słuchajcie, jestem przy rozpisywaniu rytuału na nowy rok. Zobaczcie, w ogóle tutaj plany na styczeń, ale to są tylko dni świąteczne. Tutaj jeszcze nie ma naszych takich spotkań indywidualnych, w sensie kanałowych, te co były w piątek. Coś powymyślam, jakieś tematyki. A tutaj rozpisuję rytuał na nowy rok. Jak ktoś sobie zrobi stop klatkę, to se będzie miał i se może wtedy patrzeć. Ale przede wszystkim my w ogóle będziemy rozrysować. Ja to robię ręcznie, więc to nie jest bardzo równe, ale to nie o to chodzi. Koło żywiołów, gdzie będziemy wpisywać manifestacje. Także rytuał na nowy rok zapowiada się poważnie, długo. No będziemy działać, będziemy działać. No, rytuał na nowy rok rozpisany, afirmacje na nowy rok rozpisane, także na grupie będzie dużo działań od 1 stycznia. Śledźcie, uczestniczcie, rozwijajcie. A Dorota wróciła z pazów. Pazy są, so, bo pas, tu dwa są jeszcze świąteczne. Poczekaj, by nie było. Bo, no nie ruszaj mi. Nie zierszę. Dobra, już mamy renifera. Dwa są świąteczne, a tu są sylwestrowe. No. No tak. I się wszystko zgadza. Mam pierniczki dla pana z poczty, bo wy mi wysyłacie paczki na wszystkie adresy, nawet takie, które ja nie wiem, że istnieją, a oni po prostu mnie znajdują i donoszą. Więc zasługują na pierniczka. A tutaj pozwoliłam sobie już trochę odpieczętować pakę, no i zobaczymy, co jest w środku. A teraz posłuchajcie, posłuchajcie.
radości i spełnienia marzeń. Czyli Ewa nam swój głos wysłała. Nice. Tutaj jest ulotka, skąd to jest. Tak, czyli mamy Bolesławiec, Kościuszki Street, Wena, coś tam, Handmade, galeria, ceramika artystyczna, Facebooki i wszystko. To jest od Ewy, ale jest tu od razu reklama. I słuchajcie, przyszła nam taka przepiękna choinka na podgrzewacz. Ona jest tak, że tu się wstawia i ten i zacnie. No, zobaczymy nocą, jak będzie światełkować. Doszła kolejna paczka. Tak, no rozpakowujemy, no rozpakuję tradycyjnie i pokażę wam, co się zadziewa w tymże wielkim pudle. A w środku mamy, proszę bardzo, takie cudeńko. Tam coś jeszcze chyba jest, ale... Zobacz, z bateriami. Od razu z bateriami, tylko wiecie, co, czego brakuje? Logiki, aż z tyłu się... A, proszę, jest efekcior. Cudo, cudo, ogłaszają. Dobra, idziemy dalej. No i mamy tutaj, o widzicie, pentagramy. Ja chodzę teraz z tym, się zastanawiam, gdzie to powiesić, bo jakby gwoździ mało w tym domu, ale damy radę, damy radę. I jeszcze przyszło szokoloko. Szokoloko Christmasowe. Dziękujemy. Dziękujemy. Wyruszony z domu. O, co ja tu mam? Gdzieś muszą być rogi. Gdzieś muszą być. Wyruszone z domu. Jesteśmy na poczcie. Dorota zanosi naszej pani Ani pełniczki, bo pani Ania też przechowuje paczki z różnych miejsc świata, nadane na dziwne adresy, byle łask. To dochodzi. Więc pełniczki jej się też należą, bo to taka, wiecie, współpraca. My jednak i wysyłamy, i przyjmujemy tych paczek sporo. Jedziemy nabić na Soda Stream butle. Dwie. Jedziemy. Jeszcze coś było do zrobienia. Nie wiem, gdzieś jest lista. Gdzieś jest lista i z tej listy będziemy korzystać. Także zapraszam do przedświątecznego biegu. Dzisiaj jest dzień zdawania wam krótkich relacji z auta. Miałyśmy przystanek po poczcie do Katarzyny. Katarzyna robi u nas właseczku pazury, Dorota do niej chodzi, ale to jest moja koleżanka z liceum, więc zawiosłyśmy jej pierniczki, herbatkę świąteczną. Dzisiaj jesteśmy Mikołajami, a ja w czapce lisa. Ale wiecie co, nie przemyślałam systemu, że będziemy tyle pierniczków rozdawać. A teraz stoimy przed Action. Dorota szybko, na szybkiego weszła tylko, bo zabrakło worków do kuwety. A wiecie, że saszety i worki do kuwety to jest najbardziej istotna sprawa, najistotniejsza sprawa ever. Nie ma istotniejszych spraw niż kocie sprawy. A parking jest tak zawalony, że znalazłam miejsce tylko dlatego, że ktoś wyjeżdżał. Ja wysadzałam Dorotę, a dlatego też nie wyszłam, bo po prostu parkowałam. A Dorota sama poleciała, ale patrzę, zwalnia się miejsce przede mną. Stanęłam i mówię, zdam relację, bo tak to pewnie będzie dzisiaj wyglądało. Ledwie zdążyłam wyrzucić jedne kartony, przyszły następne, ale śliczne rzeczy, takie drobiażdżki fajne. Mamy bombkę. Mamy ciastka, tylko muszę odgruzać, to jest chyba wosk, tak mi się wydaje. Może tak być, no nie? Magic de Noël się nazywa. Może tak. I bardzo fajna, że obrusek chyba, albo coś. 50 na 60, czyli obrusek, ale ładny, no taki świąteczny. Śliczniusi po prostu, więc takie rzeczy mam. Dorota się wzięła za herbatkę, bo będą goście, więc to jest do tego, do środka, a potem będzie do zewnątrz, jak to się złoży do kupy. Do zewnątrz już się studzi. Zaraz pokażę, jak się to weźmie do kupy, to będzie całość i będzie dobrze i będzie co jeść. I bardzo słusznie do kawki. No jeszcze musimy jakieś tam wędliny kupić, bo... No bo tak, bo w międzyczasie się nie udało. Poczekać. Hej, hej, ja już się będę z wami żegnała. Kamera jest na mnie, cała reszta tła jest tłem po prostu. Bo mamy gości,
Myślę, że zrobimy sobie super zdjęcie i Wam wkleję. Obrabiam tego vloga i zapraszam na kolejny. Do zobaczenia. Pa, pa.